If got a special power that I am not afraid to use, so come on, this is my adventure and this is my fantasy. It is all about living in the ocean. H2SO4, wystarczy kropla kwasu siarkowego Season 2. Ordinary girl, I am from the deep blue underworld, land or sea. If got the power, if I just believe, cause I am no ordinary girl, I am from the deep blue underworld, land or sea, the world my oyster, I am the pearl, no ordinary girl. Chora córko, czy możemy użyć twojego teleskopu dzisiaj wieczorem? A wieści go, kurwa! Obejrzysz dzisiaj z nami latające kubsko? To zdarza się raz na milion lat. Was chyba pojebało? Przecież to jebnie. Jak to jebnie? Ale ja obliczyłam, że to kubsko może jebnąć w ziemię dzisiaj wieczorem. Przecież to nie jebnie, złociutka, wyluzuj trochę. Za dużo hentajców. Jak jebnie, to w końcu umrzemy. W ogóle sorki, ja muszę lecieć. Mamy beach party na wyspie Srako z moimi bitches. Dragi? Zamknij pysk, kim ty kurwa jesteś, należy się jej. Nie spóźnij się tylko na wręczenie dyplomów, pojebana kujonko. Zgodnie z twoimi niedojebanymi obliczeniami kubsko ma jebnąć o godzinie 22. Serio tak myślisz? Wtedy nad Strako będzie szara morda. Okejka? Z tego co wiemy, to Samcia nie da za wygraną i jej kubsko leci na ziemię. A to znaczy, że jak nie zrobimy wspólnego krystala Sex Masterki, kubsko jebnie w ziemię. Będzie rozpierdol. Zobaczcie co mam. Wychodzi na to, że Samcia żyła w XVII wieku. Już wcześniej chciała nasrać na świat. Miała serdecznie dość tego, że wszyscy wyzywali ją skrótem JSJS. Jedna syrenka o imieniu Vaneska uratowała świat przed zagładą. Stara, teraz to mi mózg rozjebałaś. W powietrzu unosiła się woń fekaliów w Samci. Wpadli w panikę i mieli niezłe haluny. Ciekawe, czego musiała się nażrać przed puszczeniem kloca. W pewnym momencie zobaczyli wielkie gówno na niebie. Myśleli, że jebnie, ale jedna dziewczyna o imieniu Vaneska powiedziała, aby zamknęli mordy i się uspokoili. Vaneska uratowała ludzi przed zagładą. Każdy miał ją za wariatkę i jakąś niedojebaną dziewoję. A potem? Usłyszeli wielkie jebut, oślepiające światło i kubsko wróciło do dupska Samci. Zwykły bullshit, kurwa. Bullshitem jest twój mózg, a ona serio uratowała świat przed kubskiem. A co z Vaneską? Spierdoliła gdzieś. A te oślepiające światło, co to było? A chuj wie, może to palące się gazy tego kubska. Dowiem się o tym więcej. Siarkowe jeziorko. Jedyne tajemnicze miejsce. Gówno, a nie tajemnicze miejsce. Kurde mol, ale gorąco jest. Dobra, muszę to zbadać, bo inaczej się nie da. Stul dupsko i zacznij działać. A Zenek? Nie czekamy na niego. A chuj z nim. Działaj, nie pierdol. Brarum? Żul. Ej, żulku.
Zapierdalamy na srako. Stara, ja się trochę boję. A jeżeli nas tutaj zajebie, to co wtedy? Nakurwiaj. Albo to ja ciebie zajebię, misiaczku. Moje kochane krystalki. Ej, laska, spierdalamy. O kurwa, o kurwa. O kurwa. Zaraz to się rozjebie. Spierdalamy. Sam spierdalaj. Ściany są naruszone i zaraz jednie. Zaraz to ty będziesz naruszony, kutasie. Co tu się odpierdala? Jezu, u braciszku, zobacz ile krystalków, zobacz tylko, o kurwa, o kurwa. Ludziska zaraz jednie. Ruda, wypierdalaj stąd. Co ty teraz odpierdalasz, penisie? Masz wyja, ruda lampucero. Uciekamy. Ale moje krystalki, zobacz ile ich tutaj chyba jest. Chyba żeś serio z kołyski na łebie była, jak byłaś małym kaszojadem. Słuchaj, siska. Jeżeli weźmiesz te krystalki, to wydziedziczamy ciebie. Chyba tego nie chcesz, nie? Koniec tej szopki, wypierdalaj ta stąd. Rozjebali naszą miejscówkę. Zaraz szara morda wzejdzie. Co teraz? Ej, laski? Teraz mnie kurwa olśniło. A co jeżeli ten oślepiający blask, co wyjebało kupsko, to był krystal seksmasterki? Krystal? Nie jakiś tam krystal, patuniu. Krystal z siarkowego jeziorka. On zapobiegł zagładzie. On nas chroni przed samcią? Halo, krystalku, gdzie jesteś? Stefa, on nie da rady się pojawić po takiej penetracji jaskini. Magic została rozjebana. Laski, no co wy teraz? Vaneska wiedziała, jak rozjebać kupsko Samanty, bo była siarkową syrenką. My też nimi jesteśmy, hello? My się tak łatwo kurwa nie damy tej szmirze Samancie. Brałaś coś z skarbenku? Nie, po prostu to wiem. Stara, zmień dealera.
Myślę, że musicie stąd spierdalać. Co, kurwa? Serio mówię. Co ty faflunisz? To ja muszę pokonać to gówno sama. Powiem prawdę, jestem trochę osrana tą całą sytuacją, ale sama muszę to załatwić. Nie chcę, abyście znowu dostały w pierdol od Samanty, jak to było w drugim sezonie. Piczko, co ty za farmazony pierdolisz? Jesteśmy siarkowymi syrenkami. Samanta dostała ostateczny wpierdol w drugim sezonie, ale jak widać sama się nie poddaje i chce nas pokonać. Ale my się tak łatwo kurwa nie damy. Jesteśmy trzy siarkowe syrenki. To jest nasze wspólne zadanie, dać tej kurwie wpierdol wszystkich wpierdolów? Powiem szczerze, że mam ochotę jej jeszcze raz spuścić wpierdol. Należy się piździe. Więc na co czekamy? Zróbmy to. Razem. Rozjebmy jej cipsko. Kiedy wreszcie umrzemy, mam dość tego świata. O kurwa stary, co to jest? Ja pierdolę. To zaraz jebnie w ziemię. Co do chuja? Matko jedyna nie nosi wydym. Nie no, idziesz do domu naprawdę. Co kurwa? Gadaj mi tu. Patty miała rację. Umrzemy wreszcie, czy nie? To kurwa było. Co się od Janie Pawla? Spokojnie, Januś, możesz uspokoić prostatę. Kubsko wróciło tam, gdzie jego miejsce. Czyli nie dadniemy? Było blisko, myślałam, że jebnie, ale jednak nie. Czyli muszę przenieść swoją datę śmierci na inny dzień. Zajebiście, kurwa.
przeżyjecie? Zajebaliśmy ją na zawsze. I've got a special power that I'm not afraid to use. So come on, this is my adventure and this is my fantasy. It's all about living in the ocean, being wild and free, 'cause I'm no ordinary girl. I'm from the deep blue underworld, land or sea. I've got the power if you just believe. 'Cause I'm no ordinary girl. I'm from the deep blue underworld, land or sea, the world's my oyster, I'm the pearl. No ordinary girl. We've got to stick together, 'cause the best things come in free. We want it to last forever, all the magic and fun at sea. So come on, this is our adventure. There's no telling where we'll go, and all we want is just to live amongst the rage. I'm no ordinary girl. I'm from the deep blue underworld, land or sea. I've got the power if you just believe. 'Cause I'm no ordinary girl. I'm from the deep blue underworld, land or sea, the world's my oyster, I'm the pearl. No ordinary girl. Come along, it just gets better. So much to do and just so little time, 'cause it all depends on whether you want to live and learn of what's behind. I'm no ordinary girl. I'm from the deep blue underworld, land or sea. I've got the power if you just believe. 'Cause I'm no ordinary girl. I'm from the deep blue underworld, land or sea, the world's my oyster, I'm the pearl. No ordinary girl. I'm from the deep blue underworld, land or sea. I've got the power if you just believe. 'Cause I'm no ordinary girl. I'm from the deep blue underworld, land or sea, the world's my oyster, I'm the pearl. No ordinary girl. Hejka moje misiaczki, siarkowe syreniaczki. Chciałam wam serdecznie podziękować za wspólną przygodę z siarkowymi syrenkami, która trwała 5 lat. Tworząc ten odcinek wręcz płakałam, że nadszedł czas zakończyć tę przygodę z wami. Wiele z was pisało, abym kontynuowała serię w formie syren ze Strako. Jakoś mi się nie chce robić podrót moich siarkowych syrenek, które są jedyne w swoim rodzaju. Kochani, jeszcze raz wam dziękuję za 5 lat wspólnej i wspaniałej przygody. Mam nadzieję, że będziecie wracać do odcinków z radością i nostalgią oraz że wywoływałam u was uśmiech na twarzy przez te 5 lat. Sama nie wierzę w to, że syrenki zdobędą taką popularność, jaką teraz mają. Nie spodziewałam się, że kanał będzie miał aż tyle subów, czyli ponad 30 tysięcy. Chciałam wam życzyć jeszcze raz wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku szkolnym i akademickim. Sama zaczynam studia i będę musiała skupić się na nauce. Od razu też wyprzedzę wasze pytania. Czy się pokażę i czy ujawnię swój prawdziwy głos? Odpowiedź brzmi nie, ponieważ cenię swoją prywatność, więc twarzy nie pokażę, a co do głosu? No kurwa helu, to mój jest prawdziwy głos, hihihi. Nie no, zaraz się rozpłaczę, że to już koniec. Chciałam podziękować Miss Azek, która mnie w sumie wybiła, ale już zmieniła kontent kanału i pewnie o mnie zapomniała, oraz grupie Aleja Sław, która też mnie wybiła, wrzucając urywki z moich odcinkasków, tworząc z nich memy. Ale największe podziękowania należą się wam. Moje siarkowe syrenki, bez was ten kanał nie miałby sensu, a wasze chęci do zobaczenia następnego odcinka siarkowych syrenek sprawiały, że stałam się zmotywowana do działania i tworzyłam kolejne odcinki.
Co prawda zdarzało się, że odcinków nie było nawet per miesięcy, ale to już z powodu moich spraw prywatnych. Mam nadzieję, że nie unsubniecie mojego kanału, ponieważ będą się pojawiały jakieś odcinki zaległe z pierwszego sezonu, ale to sporadycznie. Kace was mocno, kochani. Trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłości w zaległych odcinkaskach. Buziu o ole dla was, wasza Patty.